mamy jeszcze szereg innych rzeczy, bardziej może grzecznionych. Szukam najprostszej pieśni, czyli Hej Strzelcy Wraz, piosenki, którą tenże szwagier, który tak się tutaj zaznaczył przechowaniem kieliszka po Traugutcie, o właśnie, próbował kiedyś zaśpiewać na apelu, znaczy w swojej klasie w latach 80. zapodał na apelu do zaśpiewania w rocznicę odzyskania niepodległości. Oczywiście nie tę, którą teraz obchodzimy, taką bardziej komunistyczną, ale miał zorganizować ten apel i apel się nie odbył, bo pani dyrektor w małej wsi pod Rzinem powiedziała, że to już prowokacja. Śpiewać Hej Strzelcy Wraz i jeszcze tam jest przecież Hej Moskwa, tu Anurze, tu Wisielce, antyradziecka piosenka. Starsze pokolenie kojarzy taką atmosferkę lat 80., gdzie było pełno absurdów po prostu. Jeszcze w latach 60. wyglądało to inaczej. Byliśmy zgraj szachtowani przez komunę i ten absurd gdzieniegdzie był postrzegany, a potem to już było zupełnie inaczej. I strzelcy wraz nad nami orzeł biały, a przeciw nam śmiertelny stoi wróg. Wnet z naszych strzelb piorunne zagrzmią strzały, a lotem kul skieruje zbawca Bóg. Więc gotuj broni, kule bij głęboko, ojców grób, bagnetów postrz stal. Na odgłos trąb twój sztucer bierz na oko, hej, baczność cel i w łeb lub serce pal. Hej trąb, strzelecka trąbko w dal, a kuja, kuja, rąpa, rąb i w łeb lub serce pal. Hej trąb, strzelecka trąbko w dal, a kuja, kuja, rąpa, rąb i w łeb lub serce pal. Wzrósł liściem bór, więc górą wiara strzelcy, masz w ręku broń, a w piersi święty żar. Hej, Moskwa tu, a nurze tu Wisielcy, od naszych kul nie schroni kniaś ni car. Raz przecie już zabrzmiały trąbek dźwięki, lśni polska broń jak złotych kłosów łan. Dziś spłacimy łzy sióstr, matek i wdów jęki. Hej, baczność cel i w łeb lub serce pal. Hej, trąb, hej, trąb, strzelecka trąbko dal, a kuja, kuja, rąba, rąb i w łeb lub serce pal. Hej, trąb, strzelecka trąbko dal, a kuja, kuja, rąba, rąb i w łeb lub serce pal. Chcesz zdurzyć nas, oszukać chcesz nas czule, pluję ci w twarz za morze twoich łask. Amnestią twą owijem nasze kule, odpowiedź na huk armat kurków trzask. Do Azji precz, potomku Czyngis-Hana, tam ziemia twa, tam ziemia carskich gal. Nie dla cię nie krwią polską ziemia zlana. Hej, baczność cel i w łeb lub serce pal. Hej trąb, strzelecka trąbko w dal, a kuja, kuja, rąpa, rąb i w łeb lub serce pal. Hej trąb, strzelecka trąbko w dal, a kuja, rąb i w łeb lub serce pal. No tak, to są strzelcy. A tutaj jest piosenka, która miała przeróżne dzieje. Ja ją Państwu jednak zaśpiewam. Mam wersję, którą chciałem zachować dla siebie i zaśpiewać inną, ale to już nie ma co. Ona przynajmniej ma trzy wersje tekstów. Od Wincentego Pola przez Powstanie Styczniowe i powtórnie Powstanie Styczniowe w ostatnich latach na te melodie się pojawiło ułożone. Ale to dobrze pasuje do obrony dworu, ale potem będzie cytat z czegoś innego, czyli właśnie też znowu z Wittgensteina, jako clue tej całej sytuacji, którą tu mamy. Od Krakowa, od Lwowa biegła młodzież do Ojcowa, gdzie Kurowski stał, gdzie Kurowski stał. Dniem i nocą chrzęstem broni, gwarem, pieśnią, rżeniem koni brzmiał skalisty wał, brzmiał skalisty wał. Brzmiał skalisty wał. Wkoło zima wichrzy światem, a tu jakby wiosną, latem kwiat wytryska róż. Kwiat wytryska róż. Kwiat dorodny polskiej młodzi każdym rankiem świeżo wschodzi śród śniegu i burz. Śród śniegu i burz. Śród śniegu i burz.
Poroniarze i Litwini, Krakowiacy i Rusini, jakby jeden ród, jakby jeden ród. Jedną myślą duch się korzy, ach, czy kiedy Pan Bóg stworzy drugi taki cud, drugi taki cud, drugi taki cud. Grajcie echa, grzmijcie skały, narodowy hymn wspaniały, wieczną Bogu cześć, wieczną Bogu cześć. On tę jedność wpoił w serca, by nas nie mógł wróg morderca rozerwać i zgnieść, rozerwać i zgnieść, rozerwać i zgnieść. O ty władco losów bitwy, przyjm gorące serc modlitwy, miej w opiece kraj, miej w opiece kraj. Krwawo wschodzą ranne zorze, pójdziem, pójdziem przez krw i morze, tylko wodza daj, tylko wodza daj, tylko wodza daj. Od Krakowa, od Lwowa biegła młodzież dojcowa, gdzie Kurowski stał, gdzie Kurowski stał. Dniem i nocą chrzęstem broni, gwarem, pieśnią, rżeniem koni, brzmiał skalisty wał, brzmiał skalisty wał, brzmiał skalisty wał. Ten Kurowski, proszę Państwa, to właśnie był przypis do słów mojej córki, bo ci, którzy służyli pod Kurowskim, nie mieli farta. To brzydko brzmi, to była tragedia jednak Krakowa. Mianowicie, proszę sobie wyobrazić, taki trójkąt pomiędzy ziemiami trzech cesarzy, jeszcze nie cesarza oczywiście pruskiego, bo cesarza niemieckiego jeszcze nie było, tego pruskiego króla, natomiast taki Klin, Zagłębie Dąbrowskie, opanowane całkowicie przez powstańców, administracja powstańcza, wszystko jest, armia i Kurowski, który to zorganizował i który niestety skrewił, to znaczy nie potrafił ludzi poprowadzić do bitwy. Co więcej, wycofując się, pozostawił całą dokumentację, która posłużyła później do masowych aresztowań i wykonał straszliwy szarże na Miechów. Właśnie ten dwór pod Miechowem, rzekomy tytuł obrazu, który był czemu innemu poświęcony, związano z tym wydarzeniem. Bezsensowny szturm na Miechów, w którym wykrwawiła się jego nieliczna armia. Miechów nie został zdobyty, a zginęła tam śmietanka, można powiedzieć, młodzieży krakowskiej. W tym liczny zastęp właśnie samych żuławów śmierci. No i to bardzo moja córka przeżywała, kiedyśmy czytali to w dziedzictwie, akurat wersja dziedzictwo Kossak-Szczuckiej. To była lektura, która nas właśnie impregnowała na to, że niestety te zrywy bohaterskie niekoniecznie były sensowne. Kurowski był potem, miał być sądzony, różne tam inne były rzeczy, ale ostatecznie się wywikło od odpowiedzialności. Był dobrym konspiratorem, ale fatalnym wodzem. Końcówka bitwy, w której ten mój przodek miał farto. Otóż tak, do Mikorzyna, to jest ten dwór, w którym tutaj mieszkała owa panna, która później napisała dramat, do Mikorzyna zaczęto zwozić ranny, których 16 pomieszczono we dworze, pisze Józef Szmyt, panicz, niedaleko Kurnika się urodził, we dworze pod Radzewem. Zacna rodzina Milewskich, dziedziców tej wsi, nie szczędziła ofiar i trudów, aby przynieść ulgę cierpieniom niejednego. Przywołany lekarz z Kleczewa wykonywał operacje, między innymi odjął nogę kapitanowi Leża, o którym powyżej była mowa. Wittgenstein. Mieleński, ciężko ranny, wczoraj jeszcze sądziłem, że uciekł w kierunku Poznania. Ma się ukrywać, jak mówią, w okolicy Konina. Przeszukując domy znajdujące się na trasie mego marszu, napotkałem wśród masy rannych przy dworze w Mikorzynie dwóch Francuzów, Leżara i Kaliera. Kalier był Polakiem, ale mówił świetnie po francusku, miał francuskie nazwisko, więc uszedł za Francuza. Noszących mundury żyławów, pochodzących z Prus, tak jak większość tego towarzystwa. Służąc wcześniej w Afryce i Włoszech, teraz wielcy przyczynili się do sformowania i zorganizowania oddziału. Kalier był umierający, dosięgły go trzy kule, to prawda, ale nie umarł. Podałem mu rękę, ofiarowując mu moje usługi. Tak go to wzruszyło, że chciał ją ucałować, moją rękę, i miał łzy w oczach. Widzę z drugiej strony wspomnienia tego Kaliera, który tam leżał umierający i miał łzy w oczach. Rzekł. W
tym rozstąpiły się nagle szeregi żołdactwa. Wśród nich okazał się oficer rosyjski i przystąpił do mnie. W pierwszej chwili żałowałem, że nie mam przy sobie rewolweru i nie mogę sobie w łeb strzelić. Rzeczywistość jednak okazała się lepsza. Nazwisko pańskie Kalie, rzekł do mnie płynną francuszczyzną i głosem raczej miłym niż szorstkim. Tak, panie, odpowiedziałem, nie zastanawiając się nawet nad tym, że u oficera obcy zna nazwisko moje. Pan służyłeś w armii francuskiej, byłeś pod Sebastopolem w Afryce i bez wątpienia inne jeszcze odbyłeś kampanię. Tak, panie. Dzielnie strzelacie, do kata mnóstwo liczymy rannych i poległych. Pełniliśmy tylko swój obowiązek. Jesteś dzielnym żołnierzem, rzekł do mnie, podając mi dłoń swoją i zostawiając rozkaz, aby felczery rosyjscy rany moje jak najstaranniej opatrzyli. Jak widać, o ucałowaniu ręki nic tu nie ma, ale to już z drugiej strony tam też nie ma tego komplementu, którym obdarzył Wittgenstein naszego dowódcę. I leżał obok i jemu amputowano nogę. Leżał, pisze Wittgenstein, leżał obok. Miał zmiażdżoną stopę, co nie przeszkodziło mu być w najlepszym humorze i wypowiedzieć wielkie komplementy pod adresem brawury naszych oddziałów oraz celności naszego ognia. Sądził, że zostanie przez nas zamordowany i tak zachwyciła go nasza uprzejmość oraz względy, które czyniliśmy rannym, że postanowił posłać do jednego ze swoich przyjaciół, korespondenta czasopisma Siècle w Paryżu, list zajadle zaprzeczający niegodziwościom, o które oskarża się rosyjską armię. Wersja z dziennika poznańskiego tego samego spotkania. Kiedy walecznemu Francuzowi amputowano nogę, przy amputacji pokrzykiwał sobie: Vive les braves Polonais, vive la Pologne, vive la liberté. Leży on teraz w Mikorzynie, gdzie nazajutrz w przechodzie od Konina Moskali przybył pułkownik moskiewski, książę Emil Wittgenstein. Francuz, dowiedziawszy się, że Moskale idą, kazał się ubrać w swój mundur i zapytał księcia, czy Moskale przybyli go zamordować oraz innych rannych podług ich zwyczaju, a jeżeli tak jest, to niech tego zaraz dopełnią. Na co mu książę, tłumacząc się, odpowiedział, że nie są to ci Moskale co dawniej i że on, Francuz, zabił im 40. A więc mości książę odpowiedział, skoro popełniać będziecie dłużej takie morderstwa, to 6 pułków takich jak ja przyjdzie braciom Polakom w pomoc. Książę Wittgenstein zostawił dla rannych kartę bezpieczeństwa. Jak widać, humor mieli wszyscy autorzy doniesień. Chyba już czas powoli kończyć. Przywiozłem inne książki, też różne płyty, ale to gospodarz je rozpakuje, a ja zaśpiewam ostatnią piosenkę. Piosenkę tego autora, którego na początku wywołałem, mianowicie Romanowskiego Mieczysława, który zginął, ale pozostawił mnóstwo ciekawych liryków. Niektóre z nich były pięknymi pieśniami. Jedno zaśpiewałem, a teraz inna. Grzmią huczne dzwony na Kremlu szczytach, car świętej słucha ofiary, a na wyniosłych cerkwi sufitach polskie się chwieją sztandary. A na wyniosłych cerkwi sufitach polskie się chwieją sztandary. Sława, o sława, zagrzmiały chóry, w pęta car zakuł czerni laszą i zaszumiała odpowiedź z góry za waszą wolność i naszą. I zaszumiała odpowiedź z góry za waszą wolność i naszą. Od buntowszczyki po carskiem słowu przysięgli na zgubę laszą. I zaszumiało u góry znowu za waszą wolność i naszą. I zaszumiało u góry znowu za waszą wolność i naszą. Umilkły śpiewy, zgasły ofiary, car słucha szepty go straszą. Spojrzał nad głową, szumią sztandary za waszą wolność i naszą. Spojrzał nad głową, szumią sztandary za waszą wolność i naszą. Mm-hmm.
Dziękuję bardzo. Panowie, czy gospodarz zapali światło, czy jakieś pytania będą, czy wszyscy wyjdą od razu? Nie, czy, no.